Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zdalny Eksperyment. Dziś na warsztat weźmiemy materiały zapasowe roślin. Stąd też nieprzypadkowa nasza zielona sceneria i łąka eksperymentu. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą groch, ryż oraz słonecznik oraz trzy odczynniki: jodyna, siarczan miedzi oraz wodorotlenek sodu. Na początek sprawdzimy, jakie substancje zapasowe znajdują się w tych trzech wymienionych przeze mnie roślinach. Co potrzebujemy? Kilka nasion grochu, odrobinę ryżu oraz troszeczkę słonecznika. Żeby sprawdzić, dla której z tych roślin substancją zapasową jest cukier, potrzebujemy odczynnika nazywanego jodyną. Teraz nakraplamy po kilka kropel na każdą z roślin i obserwujemy, co się wydarzyło. Widzimy znaczącą różnicę. Otóż tylko i wyłącznie w przypadku ryżu mamy do czynienia ze zmianą zabarwienia. Otóż nasza jodyna zabarwiła się tutaj na kolor fioletowo-granatowy, co świadczy o obecności cukrów. Czyli wniosek jest prosty. Materiałem zapasowym dla ryżu są cukry. Teraz czas sprawdzić, dla której z naszych roślin substancją zapasową będą białka. Do tego znowu użyjemy grochu. Tym razem będziemy potrzebować nasączonego wodą grochu, ryżu oraz ponownie kilku nasion słonecznika. I tym razem potraktujemy je dwoma odczynnikami chemicznymi, czyli wspomnianym siarczanem, a następnie NaOH, czyli zasadą sodową. Na początek nakraplamy kilka kropel na każde z nasion. Widzimy, że tutaj pojawiło się takie niebieskie zabarwienie, charakterystyczne oczywiście dla siarczanu miedzi. I następnie polewamy zasadą i obserwujemy, czy coś się zadziało. Zaobserwowaliśmy tylko w jednym momencie takie granatowe zabarwienie w przypadku grochu. Czyli kolejny wniosek jest taki, że substancją zapasową dla grochu jest właśnie białko. I czas na ostatni eksperyment w tym filmiku. Tym razem potrzebować będziemy papieru śniadaniowego oraz deseczki z takim wałeczkiem. I tutaj potrzebujemy suchych nasion, wspomnianego już oczywiście grochu, słonecznika i ryżu. Przykrywamy to warstwą papieru i rozgniatamy. I już widzimy różnicę. Otóż na papierku, w miejscu, w którym obecny był słonecznik, pojawiły się plamy, świadczące o tym, że materiałem zapasowym dla słonecznika są tłuszcze. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze doświadczenia, choć odrobinę wzbudziły w Was chęć zdobywania wiedzy na temat roślin. To wszystko na dziś i do zobaczenia.